Witajcie w dzisiejszych szkółkowieściach. Dziś będziemy mówić o użyteczności. Użyteczność to chyba taka służba. Dowiemy się tego, gdy obejrzymy wywiad prowadzony przez Gabrysię. Spotkałyśmy dzisiaj panią katechetkę ze szkoły Gabrysi, panią Izę. Pani Iza jest opiekunem szkolnego koła Caritas i wolontariatu. Co to jest wolontariat? Gabrysiu, najprościej mówiąc, wolontariat to pomoc innym, to działanie na rzecz drugiego człowieka, ale nie tylko człowieka, to tak naprawdę służba, taka bezinteresowna i taka dobrowolna. Służba? Czyli mamy być służbym? No, można by było to tak zrozumieć, ale powiedziałabym bardziej, że sługami. Sługa to myślę, że człowiek, który z potrzeby serca służy komuś innemu, a służący to człowiek, który jest przymuszony do tego, żeby innym pomagać. Pani służyć innym ludziom? Tak, bardzo. Już od dziecka bardzo lubiłam innym ludziom pomagać, czy to młodszemu rodzeństwu, czy kolegom, koleżankom. I teraz również jako dorosła bardzo lubię pomagać innym ludziom, ale też pokazywać dzieciom i młodzieży, jak oni mogą pomagać innym. Jak dzieci mogą być użyteczne dla ludzi? Gabrysiu, w prosty sposób. Myślę, że po pierwsze, będąc dla nich miłym, uśmiechniętym, życzliwym, bo to też jest bardzo ważna pomoc we współczesnym świecie, ale mogą coś zrobić bezinteresownie. Mogą na przykład przygotować jakąś pracę plastyczną, którą ofiarują dzieciom w szpitalu. Mogą zrobić laurki na dzień dziecka albo na dzień babci i dzień dziadka i odwiedzić osoby starsze w domu starców. Mogą również podzielić się swoimi zabawkami, jeśli mają ich za dużo, i oddać tym, którzy potrzebują tego. Jest wiele sposobów, aby pomagać innym. Bardzo dziękuję pani Izie i zapraszam na następne filmy. Dziękuję bardzo. Dziękujemy pani Izie za rozmowę, a teraz podsumujmy. Co to jest ta użyteczność w praktyce? W jaki sposób możesz być użyteczna i służyć innym? Pomagać mamie podlewać jabłka. Wysyłam kolegom lekcje, gdy nie ma ich w szkole. Mogę pomagać mamie sprzątać dom. Mogę sprzątać kuchnię, mogę myć podłogi, mogę odkurzać, mogę robić obiad, mogę robić pranie. Sprzątać w domu, kosić trawę, wyprowadzać psa, robić zakupy, iść z kimś na spacer. Mogę być użyteczna dla innych ludzi w postaci pomagania rodzicom i dziadkom w czynnościach codziennych, obowiązkach domowych, być przyjacielski dla koleżanek, kolegów w szkole i poza szkołą, być uprzejmy dla sąsiadów i pomagać osobom starszym. Chciałabym pomagać ludziom, chciałabym przynosić zakupy sąsiadom starszym, chciałabym na przykład nosić psy na spacer. Chciałabym pomagać starszych ludziom. Chciałabym popilnować psy. Chciałabym pomagać tacie, mamie. Chciałabym dziadkowi, babci nosić zakupy. Chciałabym nawet rodzicom przynosić zakupy. I chciałabym rzeczy. Wszyscy macie rację. Być użytecznym dla innych to znaczy pomagać im, służyć im swoją pomocą. Możemy być użyteczni dla naszych rodziców, pomagając im sprzątać, dbać o dom albo o ogród. Możemy być użyteczni dla naszych kolegów i koleżanek w szkole, pomagając w nauce tym, którzy słabiej sobie z nią radzą. Możemy być użyteczni dla babci albo dla dziadka, którym pomożemy w przyniesieniu zakupów albo w sprzątaniu domu czy myciu okien. Możemy być użyteczni dla parafian, którzy być może są samotni i potrzebują, aby ich odwiedzić, porozmawiać z nimi, a czasem po prostu się do nich uśmiechnąć. Pamiętaj,
aby być użytecznym dla innych. Pan Jezus powiedział, cokolwiek uczyniliście dla jednego z tych najmniejszych, mnie uczyniliście. A więc, jeśli pomagamy innym ludziom, jeśli jesteśmy dobrzy dla innych, to tak, jakbyśmy robili to wszystko dla samego Pana Jezusa. A teraz moja ulubiona historia. Zgadnijcie dlaczego? Dlatego, że jej głównym bohaterem jest Samuel, mój imiennik. Tak się składa, Samuelu, że dziś opowiem Wam historię o Twoim imienniku. W dawnych czasach w Izraelu żył chłopiec z imieniem Samuel. Był on oddanym sługą w świątyni Pana. Samuel był bardzo, bardzo młody. Miał zaledwie 5 lat, kiedy trafił do świątyni, do kapłana Heliego. Był też bardzo, bardzo młody, kiedy Bóg zaczął do niego mówić. Pewnej nocy, gdy Samuel spał w swoim łóżku w świątyni, usłyszał głos, który wołał jego imię: Samuelu, Samuelu. Myśląc, że to Heli, kapłan, do którego należał, Samuel pobiegł do niego i powiedział: tutaj jestem. Dlaczego mnie wołałeś? Ale Heli powiedział, że to nie był on. Heli zrozumiał, że to musi być Bóg, który mówi do chłopca. Kapłan doradził Samuelowi, aby posłuchał i odpowiedział: mów, Panie, bo sługa Twój słucha. I tak Samuel uczynił. Bóg mówił do niego, przekazując ważne wiadomości dla ludu Izraela. Samuel stał się prorokiem i głosił słowo Pana swojemu ludowi. Początkowo Samuel był mało znaczącym chłopcem, ale z czasem jego wierność Bogu i użyteczność w służbie przyniosły mu coraz większe znaczenie. Bóg wykorzystał go do przepowiadania i prowadzenia Izraela w trudnych czasach. Ta historia pokazuje, że niezależnie od wieku albo pozycji, każdy może być użyteczny dla Boga. Samuel pokazał, że ważne jest słuchanie Boga i gotowość do pełnienia Jego woli. Bez względu na to, jak młody lub mało znaczący się czujemy, Bóg może użyć w nas w niesamowity sposób. Po to, aby służyć innym i przyczyniać się do dobra. Czy ty też chciałbyś być użyteczny Bogu? Proś Pana Boga o to, aby pokazał ci, w jaki sposób możesz służyć Jemu i innym ludziom. Także Nowy Testament mówi nam o tym, że powinniśmy być użyteczni, czyli pomocni dla innych. Pan Jezus opowiedział pewną przypowieść. Siedział wtedy i rozmawiał z uczniami, gdy nagle jeden z uczonych w piśmie wstał i zapytał go: prawo nakazuje, abyśmy miłowali naszych bliźnich jak siebie samych. Ale kto jest moim bliźnim? W odpowiedzi Jezus rzekł: pewien człowiek jechał z Jerozolimy do Jerycha. Kiedy zbójcy napadli go, zranili i okradli. Kilku ludzi, którzy nazywali siebie wypełniającymi prawo, minęło go, nie zwracając na niego wcale uwagi. Przeszli na drugą stronę, bez udzielania mu jakiejkolwiek pomocy. Potem szedł tą drogą Samarytanin, człowiek, którego uważano w tamtych czasach za obcego, prawie wroga. Żydzi nie lubili Samarytan. Gdy zobaczył rannego, bardzo się nim przejął, opatrzył jego rany i zaprowadził go do gospody, żeby mógł tam odpocząć i wyzdrowieć. Następnego dnia Samarytanin musiał udać się w dalszą podróż, ale zapłacił właścicielowi gospody, żeby ten zaopiekował się rannym człowiekiem. Jezus
Zwrócił się więc do uczonego w prawie. Jak myślisz, który z nich okazał się prawdziwym bliźnim? Uczony w piśmie odpowiedział: ten, który pomógł rannemu. Jezus uśmiechnął się i powiedział wtedy: masz rację. Idź zatem i bierz z niego przykład. To jest polecenie także dla nas. Powinniśmy brać przykład z miłosiernego Samarytanina. Powinniśmy zawsze służyć swoją pomocą innym i zawsze starać się o to, żeby nie tylko nam działo się dobrze, ale żeby dobrze działo się też innym ludziom. A teraz zapraszam Was na warsztat Cieśli Józefa. Jestem ciekawy, co będzie w tym warsztacie. Przekonajmy się. Mówiliśmy dzisiaj bardzo dużo o tym, w jaki sposób możemy być użyteczni dla innych, a więc w jaki sposób możemy okazać ludziom pomocną dłoń. I dlatego pomyślałam sobie, że dzisiaj w warsztacie Cieśli Józefa zrobimy coś, co będzie Wam przypominać o tym, że zawsze powinniśmy wyciągać pomocną dłoń do innych. W tym celu przygotujcie sobie koszulkę, najlepsza będzie biała, ale jeśli macie inną, jednolitą, w jakimś jasnym kolorze, też może być. Oprócz koszulki przygotujcie farby. Jeden kolor dla taty, drugi dla mamy, a trzeci dla ciebie. Do tego pędzel i białą kartkę. Rozkładamy koszulkę. Koniecznie wkładamy białą kartkę do koszulki, żeby farba nie przebiła nam na drugą stronę. Jeśli chcecie te koszulki używać więcej niż jeden raz i móc je wyprać, użyjcie farb akrylowych. Można je kupić w marketach albo w sklepach plastycznych. Farby akrylowe po zaprasowaniu przez papier można prać w pralce i się nie spierają. A teraz zaproście do wspólnej zabawy mamę, tatę i przygotujcie potem miskę z wodą, żeby umyć ręce. Na pędzel nakładacie jeden kolor farby, malujecie rękę mamie i mama, uwaga, odbija swoją rękę na koszulce. Potem pomalujcie rękę tacie, odbijcie jego rękę z drugiej strony koszulki. A na końcu poproście, aby mama pomalowała Wam rękę i odbijcie swoją rękę na samym środku. Teraz na Waszej koszulce są już trzy pomocne dłonie. One będą Wam przypominać, że również macie zawsze wyciągać pomocną dłoń do innych. Czyli macie być użyteczni dla innych. I tego Wam, kochani, życzę na całe wakacje, które właśnie się rozpoczynają. Bądźcie użyteczni dla innych. Cześć! Zanim się pożegnamy, mam dla Was jeszcze zaproszenie na tydzień ewangelizacyjny. W następną niedzielę, od 2 do 9 lipca. Będzie tam mnóstwo gier i zabaw i bardzo dużo fajnych rzeczy. Warto przyjechać. Jak już będziecie na tygodniu ewangelizacyjnym, to koniecznie wpadnijcie do księgarni Warto, gdzie będzie można zdobyć takie fajne karty do gry. Nazywają się one Introspekcja Junior. Stworzyła je moja mama. Introspekcja to spojrzenie w siebie. Zastanawianie się nad tym, co myślę, co czuję, jakie są moje emocje, poglądy, co lubię, a czego nie. 60 kart Introspekcja Junior to 60 pytań ułożonych specjalnie dla dzieci, po to, aby mogły poznawać siebie i siebie nawzajem. Aby mogły integrować dzieci między sobą, a także dzieci z rodzicami i z nauczycielami. Polecamy je do używania w domu, w szkole, na szkółkach niedzielnych albo na lekcjach religii. Introspekcja Junior. Polecamy. To tyle na dziś. Życzę Wam miłych wakacji, a jeżeli odcinek szkółkowości Wam się podobał, stawcie łapkę w górę i subika z dzwoneczkiem. Z góry dziękuję. Do zobaczenia na tygodniu ewangelizacyjnym za miesiąc. Cześć!
Oh.